Funkcjonariusze z komisariatu policji w Rumi otrzymali zgłoszenie z jednej ze stacji paliw w mieście o kradzieży olejów samochodowych, smarów oraz kosmetyków samochodowych. W trakcie pracy nad sprawą kryminalni na podstawie zapisów z monitoringu wytypowali mężczyznę mającego związek z kradzieżą. Okazał się nim 30-latek, który był już notowany za inne drobne kradzieże sklepowe oraz kradzieże paliwa. Policjanci zatrzymali mężczyznę we wtorek. Sprawca szedł ulicą, został zatrzymany na ulicy Derdowskiego i doprowadzony do komisariatu policji w Rumi. Tam też były wykonywane w tym czasie z nim czynności. W międzyczasie do komisariatu zgłosił się inny pokrzywdzony mężczyzna, który zawiadomił, że znany mu 30-latek groził mu, a następnie próbował wymusić pieniądze, żeby po prostu pokrzywdzony mu zapłacił za to, żeby dał mu spokój ten 30-latek. Jak się okazało, to był ten sam mężczyzna, który był już zatrzymany chwilę wcześniej przez policjantów. Mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie. Niewykluczone, że oprócz zarzutu kradzieży usłyszy także zarzut popełnienia przestępstwa wymuszenia rozbójniczego. Sprawcy za popełnione przestępstwo kradzieży mienia grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Natomiast za wymuszenie rozbójnicze grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.